Cześć, dziś jesteśmy w prawdziwej Smoczej Jamie, czyli na naszej cudownej działeczce, która właśnie z takiego oto ugoru jak tutaj przerodziła się w prawie pole uprawne. Co prawda to dopiero za rok będzie właściwe pole uprawne, ale już jest przeorane i zabronowane na tyle, żeby posadzić drzewka. Pierwsze drzewka na naszej własnej działce. Tu widzimy wisienka. Tu Paweł kopie pod jakiegoś małego krzaczka, węgierka, dalej jabłka, gruszki i trochę krzewów typu porzeczka i agrest. Na początku jeszcze troszeczkę malin. Tam róża i jakaś wierzba, a tam będą warzywa. Nie wiem, czy w tym roku nam się jeszcze uda coś zrobić z warzywami, ale ważne, żeby pole przygotować do uprawy. Natomiast tam już za niedługo zaczną rosnąć mury naszego domu. Naszego domu, który będzie w technologii hempcrete, czyli betonu konopnego. Konstrukcja drewniana i wypełnienie betonem konopnym. Projekt indywidualny i wszystkiego się dowiecie z tych filmików, bo już wkrótce zaczniemy je kręcić właśnie stąd. Oprócz lamp, które robimy i które widzicie na filmikach. O, bociek nam właśnie przyleciał nad działkę, aczkolwiek nie wiem, czy widzicie, bo pod słońce. Mam nadzieję, że już nic nie wróży, bo latorośle już tu dwie są. Co? No, coś smoczyca mówi o bliźniakach, że jej się śniły, ale te dwa szkraby w zupełności nam wystarczą. Jak widać, jeden prawie robotny. W myśl zasady, im bardziej brudny, tym lepiej robi. To prawda. Pokaż się. Policzek, nie ten, ale ten właśnie. Ufaj, dany cały. No ale to dobrze, kopię pod krzaka. A tu dalej dziewczyny. Co wkopują? Jabłonkę wkopują. Jonagold, ponieważ ładnie brzmi, więc poszedł pierwszy. No, uważaj. Prosto. Podsypane naturalnym, żeby nie powiedzieć brzydko, obornikiem. Kałem. Kałem, suszonym, tak. Kałem. Suszonym kałem. Ponieważ na wsi akurat bydlęcego obornika nie było, więc zrobiliśmy granulowany, bo kurzego ani końskiego nie chcemy. Takowy gdzieś tutaj na wsi był. Co prawda jeszcze nie poznaliśmy okolicy, ale jak tam dalej popatrzycie, trochę zamglona babia góra na nas patrzy. A bardziej w lewo, przy ładniejszej pogodzie widać nasze pikre Tatry. Te chaszcze, co tu są niezaorane, to też są jeszcze nasze w ramach działeczki. Ona jest długa, ale wąska, 37 arów. To też trzeba będzie już ręcznie łopatą przekopać. Trochę roboty przy tym będzie, ale tutaj właśnie będzie sad. Ta część lewa, gdzie stoję teraz, to będzie sad. A tam będą warzywa. Pewnie cały pasek gdzieś tam przy tamtej krawędzi do samego końca będą ziemniaki, no a potem grządki z przeróżnymi warzywami. A tam, gdzie niezaorane, część rekreacyjna z naszym pięknym, wspaniałym domkiem. Co już wkrótce będziecie widzieć. Dobra, my idziemy do roboty, bo słońce zachodzi i do usłyszenia w następnych filmikach. Hej. Pierwsze historyczne drzewko. Dokładnie jest to... Czekaj, Kry. Wiśnia łutówka. Miejmy nadzieję, że chociaż sadzimy ją bez żadnego doświadczenia, bez żadnego przygotowania i planu, bo mieliśmy całą zimę, żeby zaplanować, gdzie chcemy drzewka. No ale jak to my? Jak to my robimy to na rympał pympał? Więc miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy zajadać się pysznymi wiśniami, malinami, jeżynami, śliwkami i wszystkim tym i kartoflami. Niestety. I ta wiśnia jest specjalnie dla mojej siostry Krysi. Siostro, czy powiesz kilka zdań do filmiku? No nie wiem, co opowiedzieć. Bardzo fajnie, że mam wisienkę, będę z niej jeść i się na nią spinać. Też, ale to mam jako 20-kilkuletnie w głowie. Tutaj widzimy, że bardzo dzielnie kopiesz i że masz dużą wytrwałość.
No nie wiem. Ja myślę, że ona ma duży apetyt na wiśnie po prostu. Ja myślę, że no ma. Tam tutaj dorzucę swoje trzy. Proszę. Tak. No, a raczej trzy ziemne. Nie, Darni, nie dosypuj. To nie jest Darni. No nie. Ja myślę, że ja dosypuję. Darni. Teraz przejdziemy do pana Smoka. Panie Smoku, czy powie pan kilka zdań do kamery? Pewnie, że powiem. Jesteśmy na naszej działeczce fantastycznej. Zrób obiad po naszej działeczce. Trochę jakoś krzywo wyszło, ale... Tam słoneczko pięknie zachodzi. A tam są góry. Następne. Paweł, dawaj następne. Tutaj mamy... O, zaorane. Drzewo przynieść. A tam mamy część budowlaną. Tutaj dziewczyny, proszę mnie o następne drzewko. A teraz weźmiemy śliwkę węgierkę, tylko najpierw musimy ją znaleźć. Śliwka węgierka. No, węgierka dąbrowicka. To samo. Tutaj moja siostra przyniesie drugą śliwkę, śliwkę Amers. I teraz zasadzimy moje drzewko. To nasze transportery na wodę, ponieważ na działce nie mamy jeszcze wody. Musieliśmy przywieźć z cywilizacji. I poczekaj na mnie jeszcze. A że nie bardzo było w czym, to... Nie wylewaj. Nie wylewaj. To na wagę złota. Jak woda na pustyni. Ale patent działa. Około 40 litrów w tych pudełkach. Już niedługo gdzieś tu, w tym miejscu pojawi się studnia. Najpierw pewnie jakaś abisynka, a potem głębinówka z pompą. Ale wszystko powolutku. No i tak powoli kończymy. 6 drzewek, 5 krzaków, plus maliny, jeszcze zawrótka w domu rodzinnym i jeżyny. I będzie sobie rosło, miejmy nadzieję. Słońce jeszcze nie zaszło, ale już za chwilę. Cześć! Kolejny dzień kwarantanny, kolejny dzień na naszej działeczce. Niestety trzeba jeździć i podlewać nasze piękne roślinki. Witam na naszej działeczce. Na naszych włościach. Na naszych włościach. Woda w pudełkach plastikowych. Zwykle się sprawdza. Ale już niedługo. Podlewaj wiśni. Już niedługo gdzieś tu powstanie. Chyba, że studnia. Już ją podlałeś. No ty podlałaś. Ja podlewam? A, no to już trudno. To podlewaj dalej. Okej. Okay. Młody podlewa sobie drzewka, które posadziliśmy 2 dni temu. Jak widać, jeszcze nic ich nie zjadło. Prowizorycznie zrobiony sznurek, co prawda jest niewidoczny dla zwierząt i nic nie robi totalnie, ale przynajmniej odgradza jakoś psychicznie ogródek. Ale wczoraj posadziliśmy trochę warzywek, co wam za chwilę pokażę. Tu jeszcze wczoraj mieliśmy walkę z mrówkami. Mamuś, mogę już podlać moją wiśnię? Chyba ja ją podlałam. Krystyna, chcesz coś powiedzieć? Ale na jaki temat? Jakikolwiek. Ja bym się chciała wypowiedzieć. Mamy ekstra działkę. To jest bardzo dobry temat. No, zobaczymy, czy mrówki wyszły. No jeszcze trochę jest, można trochę jeszcze. Ale już niedużo, na szczęście. Bo mrówek tu mamy naprawdę co nie miara, proszę. Panie. Chciałam zauważyć jedną bardzo charakterystyczną cechę tych wszystkich filmików. Zauważcie, wszyscy pracują, a pan i władca chodzi z kamerą i nagrywa. I tylko gada i kłapie dziobem. Nie, ale... kochani, ja sobie sama tą ciężką konewkę zaniosę, a ty nieś kamerkę, nie? Kamerka też swoje waży, ręka musi być ściągnięta i tak dalej. Nieważne. To, co chcemy wam pokazać, to jest nasz wspaniały ogródeczek, warzywniaczek, który wczoraj zasadziliśmy. Widzicie cień smoczycy. Cień dłuższego ramienia. I łydki. Nie, bo nieogolone, nie pokażę. Dobra, na razie co tu jest? Smoczyca, co tu mamy? Truskawki, poziomki, kalarepę, pora. Teraz ja będę mówić, uwaga. Ciemnozielone truskawki. Jasnozielone poziomki, sałata, kalarepa, falafel, seler korzeniowy, pietruszka naciowa i o, porki żyją nawet jeszcze trochę. Malutkie porki, późne, zimowe. Tutaj mamy cebulę. Kryj, zobacz co tam jest. Tak, tu cebula. Nie, tu jest rzodkiewka. Tu cebula.
Następnie pomidorki i dwa rządki marchewki. I pięknie. Których nie widać, bo tu jakieś korzenie wyłażą i wszystko, ale to wiecie. Prowizoryczny płotek z tarniny, zanim dorobimy się siatki i jakiegoś normalnego ogrodzenia. Ale myślę, że zrobi robotę przynajmniej od tej strony, gdzie tu zajęcy i wszelkiego innego zwierza jest pełno. Co będzie chciało przejść, to przejdzie. Co będzie chciało przejść, to przejdzie. A ten pasek będą ziemniaki już za parę tygodni. No i tyle. I sobie dzisiaj podlewamy. Oczywiście, jeżeli jakieś uwagi, ten pozytywne, to miało. Tak, pozytywne. Nie, generalnie jakiś tam wstępny plan sobie zrobiliśmy na zasadzenie, posianie tych warzywek. Ale nic z niego i owoców. Ale generalnie panuje chaos. Robimy tak, żeby jeszcze zdążyć tej wiosny coś, cokolwiek zasadzić. Jeśli się coś urodzi, to będzie super. Jeśli nie, to no to trudno. To dopiero w przyszłym roku. No jak ostatnio mówiłem, to był jeden wielki ugór, tak jak tam wcześniej widać. Zaorany i przebronowany, więc tutaj cudów się nie spodziewamy. Ta ziemia jeszcze nie jest jakoś super zruszana i spulchniona. Dobra, rzeczywiście trzeba pomóc smoczycy. O, widzicie, tu jest jama młodego. To zaprowadzę was do jamy. Ja oprowadzę, widzisz, po mojej bańce. Ale potem tu jest jakiś korytarz, takie wejście. Tu następnie jest sala główna. A tam tunel prowadzi aż do tylniego wyjścia działki. W robieniu tej bazy pomagała mi oczywiście smoczyca, a tu pięknie kwitnie, nie wiem co to jest, tarnina. Być może tak, super. No tarnina rzeczywiście pięknie kwitnie, smoczyca już ma plan na owoce tarniny. Być może nalewka, być może coś innego. A tutaj gdzieś jest druga baza. Moja. Starszego smoczątka. Się, a to jest cały gruz, który wygrabiłam z tej bazy. Chrust, ale nie mów nikomu. No, gruz i chrust to co najmniej wychodzi. Pod jabłonio. No i się więc zrobiło pusto, bo wcześniej to tutaj było naprawdę zawalone gałęziami. Tutaj jest drzewo, na które potrafię wejść bardzo wysoko. Tam jest przejście do bazy Pawła. Pięknie. A tu jest cały suchy konar, który obcięliśmy. Pięknie, będzie na ognisko. No i tyle. Jak możecie, to lajkujcie, subskrybujcie, czy jakoś to się tam tak nazywa. Co prawda nie bardzo jakoś mamy plan, żeby na tym zarabiać, ale będzie nam miło, jeżeli jakakolwiek oglądalność tych filmików będzie. No to tyle. Trzeba iść ponosić wodę. To na razie. Okej, widokiem na rurze witam was ponownie. I na smoczyce, która jeździ. Jeździ na szpadlu tym razem. Tu będzie studnia. Czy będzie woda, to się okaże. Nie mamy zamiaru tego nijak weryfikować, ani sprawdzać. Jak zwykle na rympał pympał. Tak, albo będzie, albo nie będzie. Sąsiedzi mają studnię, więc do wody gruntowej na pewno się do jakiejś dobijemy. Żeby chociaż tutaj studnię, abisynkę postawić i mieć do podlewania. A o porządnej łaminówce pomyślimy w terminie późniejszym. Zobaczymy jak to będzie. Wiertnicę mamy zamówioną, za parę dni powinna być pożyczona. Mamy nadzieję, że w tydzień nam się uda to ogarnąć. I tak sobie powoli organizujemy życie w naszym smoczym siedliszczu, siedlisku, czy jak się mówi. Bardzo rzadkie ujęcie smoka przy pracy. Zobaczcie, pomimo tego, że pracuje dalej, potrafi gadać. O mnie złe rzeczy. O. Ja jestem jakimś gnybkiem małym i że mnie zakopię w tej studni. A mamusia tylko. Możliwe, że to jest glina. No mówię, że to glina. Będę mogła pożyczyć? Nie! Nie! No i cóż, nie mogę dłużej nic kręcić, bo smoku zaraz powie zmiana znowu, bo machnął 3 razy łopatą. Także wiecie. No i teraz patrzcie. Przypadkowo przyniesiony kamień do ustukiwania łopaty po jednym stuknięciu smoka okazał się być przeolbrzymim krzemieniem. Patrzcie, jakie to wilgachne jest. Będziemy mogli rozpalać ognisko. Albo nie. Ale, normalnie superanckie. Chyba po to jest krzemień. Wraca w re. Pogłębia się tu. Na chwilę woda tryśnie albo ropa. Ciągle smoku przy pracy. Patrzcie, to już taka piękna, gliniasta, ohydna glina. Ciężka do kopania. Fantastyczna. Ściany z tego będziemy tylko mamy. Wiem, fantastyczna. A teraz patrzcie, ponieważ nasza działka nie wiesz, jest pełna krzemieni. Jest, to jest ten rozbity przez smoka. Jest jeszcze pełna
takich oto poodbijanych cudów. Babciu, odsłoń się ze słonka. O, jakichś takich trylobitków i innych cudeńków. Co krok na nie się natykamy i z tego będzie piękny murak. Teraz smoczątko będzie pracować. Smoczątko pracuje. A wy zwróćcie uwagę na piękny outfit smoka, tak? Przyjechaliśmy tutaj z myślą o tym, że podlejemy krzaczory i posiedzimy chwilę. I pogramy w piłkę. Na co smoku wpadł na pomysł, że będzie kopał studnię. Przynajmniej początek. I co ubrał do kopania studni? Jasne spodnie, bo najlepiej się dopierają z ziemi i gliny. Ale to własna ziemia i glina. No, a propos tego, co mówiłam o skamielinach, które znajdujemy, właśnie smoczątko wykopało w dziurze. Ale nie tu, Paweł, studniowej. Dobra, udało mi się wykopać tyle, przejść przez warstwę gliny, przejść przez warstwę dużych kamieni i na dole gdzieś na około metr, ja wiem, 1,20 m już zaczyna się powoli robić bardziej piaszczyście, ale jeszcze z kamieniami. Reszta następnym razem na dzisiaj wystarczy, bo dzisiaj masakrycznie ciężko.